filmie chciałam Wam pokazać, jak w przypadku kredytu, który jest spłacany ratami równymi, czyli tak zwanymi rentami, uwzględnić to, że my zaczynamy spłacać ten kredyt dopiero po roku od momentu jego zaciągnięcia, a więc pojawia się zagadnienie tak zwanej karencji, czyli przerwy w spłacie. Bo jeżeli kredyt jest dwuletni, a my zaczynamy go spłacać dopiero od momentu jego zaciągnięcia dopiero po roku, to w tym momencie cała operacja zakończy się w 3 latach. Bo przez pierwszy rok nic nie robimy i dopiero zaczynamy spłacać po roku. I nie jest to tak, że my ten kredyt zaczynamy spłacać od 13 200, tak jak w tym przypadku mamy, tylko od kwoty zwiększonej o wartość tego okresu, o moment jakby, o wartość skapitalizowaną o ten jeden rok, podczas którego my nie spłacamy odsetek od naszego zadłużenia. Czyli powiedzmy, nie jest to tak, że jeżeli mamy karencję w spłacie, to od razu oznacza, że my spłacamy to, co zaciągnęliśmy. Nie, my spłacamy kwotę zwiększoną o wartość odsetek, jakie narosły nam przez ten okres, to akurat roku. Czyli trzeba zacząć od wypisania z treści zadania najważniejszych elementów. To, że kredyt został zaciągnięty na 2 lata. Jeżeli mamy raty podane w stosunku miesięcznym, to wszystko przeliczamy na miesiące. Byłoby w kwartałach, no to przepisujemy wszystko, żeby było w przeliczeniu na kwartały. Kolejny element jest to tak zwany kredyt, czyli wartość bieżąca, ile na teraz jest, ile wynosi wartość naszego zadłużenia. Jest to tak zwana wartość bieżąca. Możecie mieć to inaczej zapisane jako PV albo nawet PVA, to na jednym chodzi, jak my to sobie zapiszemy, ale to była kwota w momencie zerowym. Taką kwotę my otrzymaliśmy na początku tego okresu 3-letniego, gdzie przez rok mamy karencję, czyli nie spłacamy, a potem spłacamy przez 2 kolejne lata. Jak wiemy, w treści zadania na pewno mamy tutaj do czynienia z ratami miesięcznymi, bo tak to było dosłownie napisane. I stopa procentowa wynosi 12%, ale jak wiemy, to jest dopiero stopa nominalna, czyli w żaden sposób tam nie uwzględniająca czy inflacji, czy częstotliwości naliczania odsetek, czyli tej kapitalizacji. I to jest zawsze naliczane domyślnie w stosunku rocznym, jeżeli nie jest powiedziane. I co jest bardzo ważne, jeżeli kapitalizacja jest częstsza niż rok, to tą stopę nominalną trzeba przeliczyć przez to, ile mamy tych kapitalizacji w ciągu roku. Przy kapitalizacji miesięcznej, którą tutaj mamy w tym zadanku, mamy ich 12 w ciągu roku, czyli stopa procentowa roczna przez 12 i mamy w tym momencie stopę miesięczną. I teraz, co jest bardzo ważne, karencja trwa 1 rok. I teraz wydaje się, że C jako wskaźnik tej karencji wynosi 1. A my musimy tutaj zgodnie z tym poleceniem określić, jaka jest łączna wartość odsetek należnych od takiego kredytu. I teraz tak, wartość należnych odsetek z tego kredytu musimy wiedzieć, jaki jest na początek ten poziom długu po okresie karencji. Tutaj jest powiedziane, że to jest wzór taki, żeby jakby przyszła wartość tego kapitału, czyli tego kredytu, tej kwoty, z którą zaczniemy spłacać, to jest ta kwota zaciągnięta razy 1 plus R, skapitalizowane liczbą okresów karencji. A u nas dokładnie to nie jest C, to jest 1 rok. Ale jeżeli wszystko musimy zrobić pod kapitalizację miesięczną, to C nie wynosi 1, a w obliczeniach możemy zapisać, że wynosi 12, bo tyle jest okresów karencji i naszą wartość tego kredytu mnożę razy wskaźnik tutaj kapitalizacji, czyli 1 plus R, ale podzielone przez 12, żeby było w stosunku miesięcznym, i podnosimy do potęgi, ile było takich okresów, kiedy obowiązywała karencja. I teraz dopiero ta kwota 14 874,09 będzie to kwota, jaką my zaczniemy spłacać. Czyli można by było uprościć, jeżeli decydujemy się na karencję,
to musimy liczyć się z tym, że nie przez rok, czy inaczej, przez rok nie to, że nam dług stanie w miejscu, on będzie rósł. My po prostu będziemy spłacać, przez rok nie będziemy spłacać i potem te raty nam w jakimś stopniu wzrosną, ale to już trzeba brać pod uwagę, jeżeli decydujemy się na karencję. A więc jeżeli chodzi o spłatę kredytu w równych ratach płatności, wiemy, że tych rat będzie 24, że wartość tego kredytu to będzie właśnie nasze 14 874,09 zł i zadanie polega na określeniu, jaka będzie łączna wartość odsetek należnych z tytułu tego kredytu. I wzór, oczywiście możecie mieć zapisaną inną symbolikę, tu są odsetki, tu jest wartość tego podstawy jakby naliczania odsetek, tu jest liczba okresów, R jako nasza stopa procentowa, oczywiście w przeliczeniu na miesiące, ile było takich okresów spłaty, tu znowu stopa procentowa i tu znowu liczba okresów. Nie wydaje się to skomplikowane, ale zobaczycie, wszystko trzeba umiejętnie rozpisać i wtedy to już nie jest takie trudne. Jeżeli teraz skorzystamy sobie właśnie z tego wzoru, to widzimy, że w miejsce K, czyli tej kwoty kredytu, który jest podstawą do naliczania odsetek, mamy 14 800, a nie 13 200. Tu jest 24 miesiące, 24 miesiące, stopa procentowa, tu stopa procentowa zgodnie ze wzorem. Stopa procentowa, liczba okresów i jeżeli to wszystko powyliczamy, uprościmy sobie może w międzyczasie do takiej bardziej czytelnej formy niż ta, mniej rozbudowanej, wychodzi na to, że odsetki, jakie my zapłacimy od kredytu dwuletniego, ale po roku, jakbym to powiedziała, nic nie spłacania, wynoszą te odsetki 1930,11 zł. Na koniec możemy napisać 2-3 słowa interpretacji, bo ja w każdych przedmiotach ilościowych ekonomicznych na pewno konieczna jest interpretacja, żeby osoba sprawdzająca nasze zadanie bardziej była przekonana, że rozumiemy, co obliczyliśmy. A więc pisząc w ten sposób lub bardziej skomplikowanym językiem, uzupełniając zdania o inne elementy, możemy powiedzieć, że łączna kwota odsetek od kredytu wynosi 1930,11. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić.
Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.